Przypominajmy je na parkiecie. Kapitanem zespołu Sopola jest Julia Machas. Trenerką tej kupy jest Martyna Bednarz. Kapitan Energa Czarnych Słupsk to Martyna Gałek. A trenerem zespołu jest pan Marek Majewski. Spotkanie poprowadzą jako sędzia pierwszy Grzegorz Kaczmarzyk. Paweł Kapica. Na liniach pomogą im Mateusz Cieślak i Gabriela Kępka. Sekretarzem zawodów jest pan Adam Żelazny, a kwalifikatorem sędzią głównym Andrzej Kiszczak. Halo, halo, dzień dobry Państwu. W drugim dniu turnieju finałowego o awans do drugiej ligi. Zaczynamy z klasyfikacją, z rywalizacją pań. I cóż, w meczu numer 1 zmierzą się dziś Energa Czarni Słupsk i Light System Salon Audio Video Opole. Pierwszy z wymienionych zespołów wczoraj przegrał 3-1 z ekipą gospodyń. Mało tego, jest stratny, ponieważ z gry wypadła Elżbieta Klein, przyjmująca zespołu ze Słupska. Natomiast ekipa z Opola po zaciętej walce wygrała z zespołem Andrychowa 3-2. Zespoły już na parkiecie. Tutaj każdy mecz ma znaczenie, tylko jeden zespół awansuje z turnieju finałowego do drugiej ligi, także każdy mecz, każdy set może mieć w końcowym rozrachunku znaczenie i do końca tak naprawdę wszystko będzie się ważyć. Mecz zagrywką rozpocznie Julia Warwas, kapitan ekipy z Opola. Zagrywka przyjęta na 5 metr, lewe skrzydło. Miklasińska to jest zdecydowana liderka swojego zespołu, jak dotąd przynajmniej. Ona 2 ataki z 2 wykonane przez swoją ekipę jak na razie wykonała, ale wynik rywalizacji otwiera Joanna Reino, wczorajsza MVP. 1-0 prowadzi ekipa z Opola. Akcja z prawego skrzydła w ekipie ze Słupska i kończy Daria Szyjkowska. Wczoraj dosyć bezbarwny występ tej zawodniczki. Miejmy nadzieję, że dzisiaj nie pokaże więcej. No już jak na razie 1-1. Zobaczmy, jak teraz zaprezentuje się w polu serwisowym. Dobre przyjęcie w ekipie z Opola. Prawe skrzydło, czy tam było dotknięcie siatki? Tak jest. Wpada w siatkę Joanna Reino po tym ataku. Piłka autowa.
Zagrywka w siatkę teraz w wykonaniu Joanny Reino. Na razie wyrównana rywalizacja 3-2. Na zagrywce środkowa ekipy ze Słupska Kinga Bożyszkowska. W ogóle wczoraj obie środkowe ze Słupska nie pokazały pełni swoich możliwości. Takie przynajmniej mam wrażenie, że jeszcze jest duży zapas w tym zespole. 4-2 prowadzi ekipa ze Słupska po tym asie serwisowym Bożyszkowskiej. Teraz dobre przyjęcie zespołu z Opola. Paulina Sobolewska z prawego skrzydła zdobywa kontaktowy punkt, a na zagrywkę wędruje środkowa bloku Marta Piekut. Między innymi z występów w Nike Węgrów mogą Państwo pamiętać te zawodniczki. Oddana piłka plasem, prawe skrzydło Sobolewska i za bardzo wycofana obrona zespołu ze Słupska, tak jak gdyby oczekiwała tam jakiegoś potężnego uderzenia. Błyskawicznie odrabia straty zespół opolski. 4-4 na tablicy wyników. I Marta Piekut na zagrywce. Teraz delikatne kłopoty w przyjęciu. Miklasińska jednak nie ma najmniejszych problemów w ofensywie. Teraz ta zawodniczka na zagrywce. Dobry serwis, ale poradziły sobie Opolanki. Przesunięta krótka z Krystyną Krok, ale wyrzuca piłkę w aut. Miał to być założenia atak do linii, no ale troszeczkę tę linię boczną przekroczyła piłka. 6-4 dla zespołu ze Słupska. Siatkę teraz Miklasińska, 6-5. Paulina Sobolewska. Stacjonarna zagrywka. Bezproblemowo przyjęta przez zespół z nadmorza i kończy na lewej flance Karolina Sikora. Teraz ta zawodniczka na zagrywce, Karolina Sikora. Przyjęła Łobudzińska, Pajp, Reino, niezbyt dynamiczne uderzenie z szóstej strefy i Miklasińska bardzo mocno. 8-5 dla ekipy ze Słupska. Na zagrywce Sikora. Przyjęcie krótka za głową z Krok, nie skończyła. Miklasińska również nie, walczą o tę piłkę siatkarki z południa kraju. I znowu Miklasińska teraz zatrzymana pojedynczym blokiem przez Vanessę Łobodzińską. Zagrywka w taśmę. 9-6. I na zagrywce Izabela Narwojsz. Dobre przyjęcie libero zespołu z Opola i taka modelowa akcja. Krystyna Krok będzie zagrywać. Pił
Piłka przyjęta na drugą stronę z przechodzącej Marta Piekut i znowu kontaktowy punkt. Krok. Mocny flot przechodzi przez palce rywalki. No i mamy wyrównanie. 9 do 9. Znowu tam spustoszenie się w rywalkach tym mocnym flotem Krystyna Krok. Teraz przyjęta zagrywka zupełnie przyzwoicie. Przerzut na lewe skrzydło i skończyła swoją próbę Szyjkowska. Rejno po prostej. Z głębi pola wystawiana ta piłka do Mikulasińskiej. Tam już czeka Tychoni, lewe skrzydło, znowu Rejno. I boisko? Tak jest. W samą linię uderza po skosie Rejno. 11 do 10 dla zespołu z Opola. A na zagrywce Julia Warwas. Przechodzący teraz trochę zbyt delikatnie Marta Piekut, żeby zrobić tam rywalkom krzywdę, ale spójrzmy, oddać muszą za darmo, Tychoń dogrywa, lewa flanka Rejno i znowu w to samo miejsce, tak jak gdyby ktoś tam nakleił plasterkiem cel po prostu, który celuje po skosie ta siatkarka. 12 do 10 i czas dla Energa Czarnych Słupsk, bo nie dość, że pozwoliły dogonić się rywalkom, to jeszcze te zaczynają odskakiwać. No i wracamy na parkiet. Nadal zagrywa Julia Warwas, kapitan zespołu Light System, Salon Audio Video Opole. Oj, teraz zupełnie nieudana rozegranie Sary Suryś. Przekombinowała chyba troszeczkę z tym obrotem. Odrzucone zagrywką od siatki, siatkarki ze Słupska, kontra Opolanek, Sobolewska, na szliwe piłkę na blok, co było? Było przejście linii dolnej, linii środkowej i punkty dla Słupska, 13-11. Flot przyjęty przez Martę Piekut, wrzucona w siatkę rozgrywająca, ale mimo wszystko Piekut sobie radzi. No gdzieś mają kłopoty w grze obronnej zawodniczki ze Słupska dzisiaj. Przyjęcie Szyjkowskiej palcami, lewe skrzydło przedziera się tam dobrym atakiem Karolina Sikora. Na zagrywce Kinga Bożyszkowska. Piłka.
piłka w siatce. 15 do 12 dla ekipy z Opola. Marta Piekut już na zagrywce. Miklasińska po prostej, dobrze ustawiona i szczęśliwie podbiła to Piekut. Muszą oddać jej koleżanki za darmo, ale proszę, tutaj złe dogranie w zespole ze Słupska. No troszkę zamieszania teraz. W tym bloku, czy tam nie było czterech odbić? No chyba nie. Prawe skrzydło, Sobolewska po bloku, Wout. Mało brakowało, żeby ta piłka wpadła w boisko. Tam jeszcze jakieś pretensje ekipy ze Słupska do arbitra, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś miałby mieć pretensje teraz, to właśnie rywalki, że przy tym szybkim odbijaniu w bloku tam nie doliczył się nikt czterech odbić, chociaż może ja się mylę. Miklasińska teraz nienagannie 13 punkt zdobywa dla swojego zespołu. Ona teraz na zagrywce. Poszła krok, gonią tę piłkę ambitnie siatkarki ze Słupska, ale nie dogonią. Wypracowuje sobie zespół opolski przewagę. I as serwisowy, złe przyjęcie w zespole Energa Czarna. Będzie drugi czas dla tego zespołu, tak jest, 18 do 13. Jeżeli chcą powalczyć jeszcze w tym pierwszym secie, no to muszą coś zmienić podopieczna Marka Majewskiego. Przyjęcie w zespole ze Słupska, krótka, Narwo i szkiwa za blok, tam jest już Tychoń, lewe skrzydło, Łobodzińska nie kończy również, dogrywała Szyjkowska, lewe skrzydło, Sikora, blokaut. Dobre przyjęcie i krok na podwójnym bloku radzi sobie środkowa zespołu opolskiego. 19 do 14 właśnie dla tej ekipy. Vanessa Łobodzińska na zagrywce. Autowy serwis. Przyjęciu na trzeci metr piłka, lewe skrzydło, Reino. 20 do 15. Piłka w siatce. Po zagrywce krok, złości się tam na siebie środkowa zespołu z Opola. 20-16.
momencie znowu Reino, lewe skrzydło. Kontra Miklasińska sięgnęła tej piłki i umieściła ją w niebronionym środku boiska. 20-17 dla Opolanek. Zagrywa rozgrywająca Sara Curyś. Dobre rozegranie, świetna piłka teraz do Joanny Reino, którą zamienia ona na punkt. Zmiana w ekipie opolskiej. Malwina Polak pojawi się na parkiecie po raz pierwszy. Przyjęta piłka, lewe skrzydło Miklasińska. Po prostej nie utrzymają tego w grze siatkarki z Opola. No wyrównała się troszkę ta gra, ale przewaga utrzymuje się, nie odrabiają jej zawodniczki ze Słupska. Lewe skrzydło, no i Malwina teraz nie ma z czego uderzyć, także to nie jest udane przywitanie się z boiskiem. 21-19, czas dla Opolanek. Wracamy do gry na zagrywce Daria Szyjkowska. Z prawego skrzydła Reino. 22-19 prowadzi zespół z Opola. Odrzucone siatkarki ze Słupska nie mogły wyprowadzić tego efektywnej akcji. Blok na Wanesie Łobodzińskiej. Oddaje teraz palcami za blok. Musiała rozgrywająca dogrywać. Kiwka. Tam dużo zamieszania się zrobiło. Piekut wystawia na prawe skrzydło. I kończy to uderzenie Malwina Polak. Przyjęcie nad siebie w ekipie słupskiej. Sikora z lewego skrzydła, Tychoni broni na drugą stronę. Dogranie Szyjkowskiej, prawe skrzydło Miklasińska. Czy dogoni to Tychoni? No chyba nie. Chyba nie. 23-20. Zmiana w zespole ze Słupska. Pojawi nam się na parkiecie Maja Ziemianowicz. Ona na zagrywce teraz. Przyjęcie na trzeci metr. Łobodzińska w antenkę. Łobodzińska przyjęła tę piłkę, krótka, piękna
wystawa pod rękę Marty Piekut. No i piłka setowa teraz dla ekipy Light System Salon Audio Video Opole. Odrzucone siatkarki z nadmorza. Lewe skrzydło Łobodzińska kończy 25-21 i w tym premierowym secie dzisiejszego dnia rozgrywek wygrywa ekipa z Opola, która prowadzi 1-0. Za chwileczkę słyszymy się w secie numer 2.
ta piłka Narwojsz ładnie, z pełną premedytacją obróciła do pierwszej strefy i zdobyła piąty punkt. Punkt przewagi ma ekipa ze Słupska. Izabela Miklasińska. W aut zagrywa. To nie jest pierwsza zepsuta zagrywka tej zawodniczki dzisiaj. 5 do 5. Paulina Sobolewska na zagrywce. Wrzucona w siatkę ta piłka. Musi oddawać takim mocnym plasem, chociaż spójrzmy, ile problemów zrobił ten plas rywalkom Sikory i teraz zdobywa punkt. 6 do 5 dla Energa Czarnych Słupsk. Rejno chyba wzięła autową piłkę. Musi oddawać Łobodzińska na drugą stronę palcami. Lewe skrzydło Szyjkowska, tylko plas. Teraz Łobodzińska decyduje się na kiwkę. Bronią się rywalki ze Słupska. Krok poszła na obiegnięcie na jedną nogę. Nie skończyła natomiast Łobodzińska z przechodzącej już tak. 6 do 6, znowu remis. Przyjęta piłka na trzeci metr, znowu Szyjkowska z lewego skrzydła, zabrakło tam asekuracji, za blokiem wpada piłka pomiędzy kilka zawodniczek z Opola. Znowu punkt przewagi przegrywającej w całym meczu z drużyny ze Słupska. Narwojsz stacjonarnie, lewe skrzydło, Rejno po prostej, świetny atak. 7 do 7. Teraz przeciągnięta ta piłka nie trafia w boisko Kinga Bożyszkowska. Teraz jeszcze raz serwisowy krok. No znowu trafia gdzieś tam Sikorę. Ma ona problem z przyjmowaniem tych agresywnych flotów dzisiaj. 7 do 7. Prosi o czas pan trener Marek Majewski. Krystyna Krok na zagrywce, 2 punkty przewagi jej ekipy. Akcja przez lewe skrzydło kończy Szyjkowska. 8 do 9. Lewe skrzydło do Rejno, blok, ale zaraz obok linii bocznej spada ta piłka po bloku Miklasińskiej.
Dwa punkty przewagi utrzymuje zespół z Opola. Zagrywa Warwas, Miklasińska prosto w Tychoń. Piłka na lewe skrzydło do Reino. Ona jest dzisiaj liderką swojego zespołu. No i takie proste rozwiązania, wysokie piłki na lewe skrzydło przynoszą efekt. Po taśmie ta zagrywka. Miklasińska z lewego skrzydła, nieskutecznie, ale teraz, no cóż, same się troszkę ograły siatkarki z Opola. Zabrakło tam gdzieś komunikacji. 11 do 9. Szyjkowska na zagrywce. Tychoń w trudnym przyjęciu, ale efektywnym i teraz nie obronią tego zawodniczki trenera Majewskiego. Joanna Reino. Pędzi za piłką rozgrywając ekipy ze Słupska. Wrzuca Sikorę na wysoki blok. No i tutaj nie miała szans skrzydłowa. Mało brakowało, żeby ten blok był skuteczny w wykonaniu Piekut, ale to tylko tak wyglądało. Piłka wpada jej za siatkarski kołnierz. 13 do 10, patrząc z perspektywy drużyny z Opola. Przyjęła Tychoń, krótka, mija się z piłką Piekut. Prawe skrzydło Sobolewska, dobrze ustawiona w obronie Szyjkowska. Ona też będzie atakować z pipa. Zmieściła się. W 9 metr uderza teraz Daria Szyjkowska. Kontaktowy punkt i czas dla zespołu Light System Salon Audio Video Opole. Wracamy na parkiet. Jest już na nim drużyna z Opola. Kinga Bożyszkowska na zagrywce. Teraz radzi sobie w bardzo trudnej sytuacji Paulina Sobolewska. Była tam gotowa Izabela Narwojsz, ale nie zdołała utrzymać piłki w strefie gry. Wysoka piłka do Miklasińskiej. Zabrakło asekuracji tego pasywnego bloku zespołowi z Opola. 13 do 14.
Świetna zagrywka przyjęta przez ekipę z Opola. Łobodzińska psuje jednak. Miklosińska. Jest remis 14-14. Ze środka kończy krok. 15 punkt Opolanek. Szyjkowska na czwarty metr. Miklasińska z wysokiej piłki radzi sobie. I znowu remis. 15-15. Jedną nogę, krok, no bardzo urozmaicony wachlarz zagrań ofensywnych prezentuje dzisiaj ta środkowa zespołu z Opola. I klasyczna krótka, i za głową, i obejście na jedną nogę, może się podobać jej gra. Dobre przyjęcie, krótka na rwojsz, no to mniej finezyjne rozwiązanie, ale jak najbardziej efektywne. Znowu minimalne prowadzenie ekipy ze Słupska, 17-16. Iza Narwojsz zagrywa. Rejno, ależ zagięła teraz nad garstkiem. Przed linią trzeciego metra uderza piłka. Marta Piekut. No zacięte zrobiło nam się tu widowisko w kobyłce. To na jedną, to na drugą stronę przechodzi prowadzenie w tym meczu. Krystyna Krok będzie zagrywać. Osiemnaście, osiemnaście. Przyjęcie w punkt z lewego skrzydła Reino. I znowu to jej zespół prowadzi. Gramy dalej. 19-18 dla zespołu z Opola. Przyjęta ta zagrywka przez ekipę słupską. Lewe skrzydło Miklasińska. Przyjęcie, obrona na drugą stronę. Nie skończyła tego Szyjkowska. Rejno kiwa. Tam jest na posterunku rozgrywające ekipy ze Słupska. Gramy dalej. Lewa flanka Rejno po bloku. Tam była Tychoń. Prawe skrzydło Sobolewska. Czy sięgnął? Nie. Drugi czas dla zespołu ze Słupska, 20-18 dla Opola.
przyjęcie wrzucone w siatkę muszą oddawać zawodniczki ze Słupska. Lewe skrzydło Reino, block out. Przyjęcie na trzeci metr, lewe skrzydło Mikulasińska, mniej dzisiaj niż wczoraj skuteczna. Sobolewska za blok, kontra Słupszczanek i właśnie Mikulasińska kończy, żeby zaprzeczyć moim słowom. 21-19 prowadzi Opole. Nie źle w przyjęciu, ona będzie przebijać. Pojedynczy blok Marty Piekut. Ona też teraz dogrywa tę oddawaną piłkę. Sobolewska z lewego skrzydła. Jest tam obcierka libero przegrywającej ekipy ze Słupska. I cóż, Opole blisko podwyższenia na 2-0. Klasińska, prawe skrzydło, walczy jeszcze jej zespół. Zmiana w zespole ze Słupska, klasyczna dla tego zespołu. Bardzo często Maja Ziemianowicz właśnie pojawia się w końcówkach na zagrywce. Zagrała piłka, przyjęła Tychoń, Sobolewska z prawego. Reino wystawia do Łobodzińskiej, kończy Vanessa Łobodzińska. 23-20 prowadzi jej ekipa. Zagrywać będzie Piekut za momencik, zmiana powrotna w ekipie ze Słupska. Trochę problemów Szyjkowskiej, lewe skrzydło Sikora, tam Piekut broni, wysoka piłka na pajpie, Reino tylko plasuje z prawej flanki Miklasińska, broni świetnie Sobolewska, znowu pajp Reino, tylko plas po raz kolejny, kontra na Rwojsz, kończy 23-21. Izabela Miklasińska. A i teraz Sikora chciała dograć swojej rozgrywającej, ale nie utrzymała piłki po swojej stronie gry. Piłka na wagę setowej w górze i dobrze kiwa Julia Warwas. 24-21. No i cóż, wygląda na to, że za chwileczkę będzie 2-0 dla zespołu opolskiego. Przyjęcie Szyjkowskiej, wystawa lewe skrzydło Sikora. Vanessa Łobodzińska z lewego skrzydła kończy i już 2-0 prowadzi Light System Salon Audio Video Opole.
No i moi drodzy, wracamy na parkiet po dwóch setach walki. 2-0 prowadzi zespół opolski, który teraz będzie zagrywał. Konkretnie piłka w rękach kapitan Julii Warwas. A przed nami partia numer 3. Czy ostatnia? Pewnie Warwas i spółka chciałyby, żeby tak było. I as serwisowy. Mamy zmianę w zespole z Opola. Na boisku od początku kapitan Martyny, nie kapitan, tylko trener Martyna Bednarz. Pauliny Sobolewskiej brakuje teraz na parkiecie. Mikrosińska nie kończy, lewa flanka, nie kończy również Rejno. I teraz chyba po taśmie Wałt, tak jest. 1-1. Szyjkowska. Atak Bednarz skuteczny. Nie był może jakiś specjalnie mocny, ale nie zdołały podbić tej piłki rywalki. Wysoka piłka, prawe skrzydło, Mikrosińska zablokowana. Sikora musi się ratować, jest wyrzucona za antenkę. Spajpa Rejno nie trafiła czysto w piłkę. Ale Sikora uderza w siatkę. 3-1 dla Opolanek. Szyjkowska, przyjęcie w siatkę. I duża przewaga na początku tego seta od razu po stronie Opolana. 3-1. Przyjęcie w punkt, ale zgubiły gdzieś tam tempo zawodniczki ze Słupska na środku z Bożyszkowską i rośnie prowadzenie chyba faworytek tego spotkania. No teraz już na pewno. 5-1 i czas dla trenera Majewskiego. Granie Łobodzińskiej, krótka, Piekut. Przerwana akcja, podwójne odbicie. No teraz nic nie wychodzi drużynie Energa Czarnych Słupsk. Złe przyjęcie, lewe skrzydło, wysoka piłka do Sikory, zablokowana przez Piekut. Drugi czas dla trenera Majewskiego. Jeżeli jego zespół przegra tego seta, to nie będzie miał już nawet matematycznie szans na awans do drugiej ligi.
przyjęcie palcami Szyjkowskiej. Teraz zła wystawa. Gdzieś myślę, że to rozegranie dzisiaj nie funkcjonuje tak, jak powinno w zespole słupskim. Teraz obrona w siatkę. Zmiana w tej ekipie. Pojawi się na parkiecie Zuzanna Lipa. Szyjkowska uchyliła się i słusznie, bo piłka poleciała w aut. To również jest autowy serwis. 10 do 2 prowadzi Opole. A serwisowy. 11 do 2. Skuteczne uderzenie, wysoka piłka do Reino. Punkt dla zespołu ze Słupska, ale to jest dopiero trzecie oczko. Miklasińska na zagrywce. A serwisowy nie radzi sobie w przyjęciu Tychoń. Miklasińska z wyskoku. Dobrze przyjmuje Reino. Prawe skrzydło, Bednarz, blok out. Martyna Bednarz. W siatkę. 12 do 5. I znowu serwisowy. No gdzieś się zauważyły, że jak to się mówi siatkarskim slangiem, krwawi w przyjęciu Tychoń. 12 do 6 prowadzi jednak zespół drugiej z wymienionych zawodniczek. No może sobie pozwolić jeszcze na jakieś błędy. Wystawia krok i Łobodzińska z lewego skrzydła. Złe przyjęcie. Narwojsz. Dobra, szybka akcja przez środek. Izabela Narwojsz. Tychoń na siatkę. Musiała powalczyć Warwas. No i nie zdołała już czysto dograć tej piłki. Izabela Narwocz.
Popoty Tychoń znowu w przyjęciu. Reino plasem na drugą stronę. Wysoka piłka Miklasińska. Pojedynczy blok Reino. No ciekawy jestem, jak podejdą organizatorzy turnieju do wyboru MVP, bo zasadniczo Joanna Reino jest naturalnym wyborem. Jeszcze zmiana w ekipie z Opola. Pojawia się na parkiecie Konstancja Lis. Kończąc myślę, że Reino wydaje się być naturalnym wyborem, ale z drugiej strony ona wczoraj dostała MVP, a często jest tak, że rezygnują organizatorzy z wyróżniania tej samej zawodniczki dwukrotnie. Zdaje się, że dowiemy się już niebawem. 14-9 dla zespołu z Opola. Zuzanna Lipa na zagrywce. Wysoka piłka do Reino. Teraz zablokowana ta lewoskrzydłowa. Dzieło Bodzińskiej. Wysoka piłka znowu do Reino. Tam już czeka podwójny blok. Miklasińska po palcach broniło Bodzińska. Znowu Reino. Sikora kłopoty i no nie, tej piłki nie można zaatakować. Kolejna zmiana. Malwina Polak zastąpi Martynę Bednarz. Klasińska z lewego skrzydła po bloku. Warwas, lewe skrzydło, Reino kończy. Pewnym krokiem po zwycięstwo idzie ekipa Light System Salon Audio Video Opole. Nie chodzi mi o to, że skreślam jakoś całkowicie zespół ze Słupska, natomiast to widać po prostu po gdzieś tym, jak klei, czy raczej jak nie klei się gra tego zespołu. Trudne momenty, a nie ułatwia sytuacji tego, że we wczorajszym meczu wypadła ze składu podstawowa zawodniczka Elżbieta Klein. Polak w 9 metr. 18-10. Kolejna zmiana. Weronika Filipczak. No już wszystkim podopiecznym pozwala pograć Martyna Bednarz. Teraz przerwana akcja, jakiś błąd, dotknięcie siatki zdaje się. 18-12. Środek Piekut, out. Nie precyzyjna takiwka. Tychoń, dobre przyjęcie, prawe skrzydło, Polak po taśmie w boisko.
teraz na potwierdzenie moich słów o rozsypce, którą poszedł zespół ze Słupska w tym momencie. Już chyba straciły po pierwsze trenera Majewskiego wiarę w to, że można tutaj cokolwiek jeszcze poprawić. Lewe skrzydło Sikora Fatka. Skrót, no i kolejny punkt. Do jednej bramki tak naprawdę teraz w drugiej części ten mecz. Marta Piekut. Lewa flanka, Sikora zablokowana. Wszystko teraz wychodzi ekipie z Opola. Polak. Jeszcze ta piłka dostarczona na drugą stronę. Miklasińska dogrywa. Narwoj szplasem. Lewe skrzydło. Dobry blok rywalek na uciekło mi nazwisko, przepraszam bardzo. Weronice Filipczak. Mam nadzieję, że Weronika mi wybaczy tę chwilową zwiechę. 23 do 15 teraz po tym uderzeniu w siatkę. Miklasińska. Dobre przyjęcie, Tychon, prawe skrzydło, autowe uderzenie. Polak jeszcze sugeruje tam, że było po bloku, ale od bloku to było bardzo daleko. 23 do 16, czas dla Opolanek. Wracamy na boisko. 23-16 i 2-0 w całym meczu prowadzi Light System Salon Audio Video Opole. Piłka w siatce teraz po zagrywce Miklasińskiej. No i piłki meczowe dla Opolanek. 8 bezpiecznych takich piłek. Obrona na drugą stronę. Kiwka rozgrywającej skutecznie. Zuzanna Lipa. Pierwszy setbol obroniony. Skrzydło, blok zespołu ze Słupska, który dzielnie się broni. I piłka w aucie. Tak mecz się kończy. 3-0 wygrywa zespół z Opola. Wygrywa z Opola. Gratulujemy. Zapraszam na linię końcową.
prezes UKS Trójki Jarosław Wołosowicz wręczy upominek dla najbardziej wartościowej zawodniczki tego spotkania. A MVP wybrana została Julia Farwas. Słyszymy się świetnie. Widzę też, że mamy wizję fantastycznie. Pozostaje tylko czekać na naszą bohaterkę. Zajmie to mały moment, bo jeszcze pozowanie do zdjęć przed bohaterkami tego spotkania. Siema. Zapraszam cię tu do mnie. Zaraz. Dobrze, nie będzie długo. Zobacz, tu mamy kadr, możesz zobaczyć, jak będzie wyglądać. I ze mną już jest Julia Warwas, MVP tego meczu. Poprosiłbym tylko o sygnał, czy możemy zaczynać. Możemy zaczynać, świetnie. Julka, gratuluję drugiego zwycięstwa. Jesteście w grze o awans, czego nie można powiedzieć o waszych dzisiejszych rywalkach. Tak patrząc z boku, można pomyśleć sobie, że to był taki łatwy mecz dla was. W trzecim secie na pewno już się wydawał łatwy. W pierwszy set tak wyszłyśmy powolutku jak wczoraj, ale udało się tak, że wszystkie zawodniczki dzisiaj weszły na boisko i poczuły tą walkę.
Ja rozmawiałem sobie wczoraj z Martyną Bednarz o tym, czy Opole, które walczy też o awans do ekstraklasy w żeńskiej siatkówce, jest gotowe na tę drugą ligę. Jak ty uważasz? Jest miejsce dla waszego klubu? Tak, jak najbardziej. Przyjechałyśmy tutaj o to walczyć, więc myślę, że tak. A rozmawiacie sobie, jakby to organizacyjnie wtedy wyglądało? No druga liga to już jest poważniejsze granie. Na razie o tym nie myślimy. Myślimy o tym, żeby wygrać. Przed wami jutro, tak jak patrzyłyście z boku na wczorajszy mecz, można myśleć, że najtrudniejsze spotkanie tego turnieju z gospodyniami. Jaka to jest drużyna? Dobre przeciwniczki. No, oglądamy ich mecze, także myślę, że też się przygotujemy na ten jutrzejszy mecz. Prosiłaś, żeby nie było długo, to długo nie będzie. W takim razie jeszcze jedno tylko kluczowe pytanie, kluczowe zadanie. Mianowicie w moich wywiadach jest zawsze tradycja, że MVP dostaje mikrofon do łapki, dostaje kamerę do dyspozycji i to są twoje pozdrowienia dla kogo chcesz. Pozdrawiam naszych kibiców i moją rodzinkę. Dzięki. Przyłączam się do pozdrowień. Moi drodzy, czekamy sobie do 13 do pierwszego dzisiejszego spotkania panów. Do zobaczenia.